Cześć, z tej strony Michał, dzisiaj ze mną Mikołaj. Hej, witajcie. Zdzichu, Ginek i tak dalej. Uwaltra odpalona na pełnej, cofamy. Ogień dym. 500 za paliwo na pełnej. Jedziemy z beczką Kot Tegaron, to właśnie nie pokazałem wam jej nawet. Beczka Kot Tegaron, nowy nabytek, 50 koła. Od dzięcioła. I to takie to, co się zbugowało, że się nie kręci. Ale cóż, co zrobisz, jak nic nie zrobisz. Dobra, wsiadamy, odpalamy koguty. Zardzewiało, pewnie się nie kręci. Dach zamkniemy, beczka kupiona już była na jesieni, mamy wiosnę, wiosna radosna, tu widzicie ściernisko po kukurydzy, tak zostało, na zimę, no ale leży ten, dobra, lecimy, lecimy sobie z beczułką, no i lecimy na tamte pola, dwa takie te tam koło biogazowni, jak ktoś kojarzy na pewno, no i tam szykujemy pod soję. I tu koło domu też będzie soja i dwa pola soi tak będą, no. Tak planuję zrobić. Jeszcze wam pokażę to nowe pole, gdzie ono było. Nie wiem ogólnie ludzie, czy się owiec na zimę sieje, ale chyba mi się wydaje, że nie. Właśnie chyba się sieje, aby na wiosnę, ale mam zasiane o zimę po prostu. Tutaj właśnie to pole po lewej, tam co widzicie, teraz już nie widzicie, bo są krzaki, jakie ładne, amerykańskie. O, tu się nam wyłoniło to pole. No, tutaj jest zasiany jej owies. Nie wiem czemu, nie wiem czemu nie wszedł, ale to pewnie farming. Po prostu i dlatego. Dobra, trochę gazu dołożymy jeszcze. No, tu to pole kupiłem, 3 hektary ponad chyba. Za jakieś 50 chyba tysięcy, czy jakoś tak. No też kupiłem pole, 4 hektary i pół za 66 tysięcy, koło kurników. No, cicho, bo tam przejeżdżałem koło niego i tam wiesz, jakie ono jest, nie? No trochę wyższe, no co no. Szybko zasioli i tak wyrosło. A nie zmarzło w ogóle? Nie wiem, właśnie mój owiec nie wszedł. Że nie widać go. A mi tutaj ładnie wszystko posadziło. Dobra, tak damy sobie beczkę trochę niżej, bo zauważyłem, że zderzakiem z tyłu ryszę. Mam teraz do góry trochę, dobra, minimalnie to. Powiem, że pak ładnie mi wszedł tutaj. Cyk, pyk. Ja tam nawet nie wiem, jak mój wszedł. Może zderzyli się. Wypadek, matko bosku, nagrane. Dobra, wkręcamy tutaj. Te meje teraz tu się tak ustawiły, że tu nie będzie potem szło wyjechać na pewno. Ale za uroki farminga, normalnie. No. Dzisiaj ogólnie drugi odcinek rzędu nagrywamy. Ta, pod rząd takie dwa szalimy, bo daj. Któryś nie będzie mógł, któryś coś i tam sranie, granie i... No, otranie długo. O, widzicie, to się właśnie zbugowało. Wiesz, że tak leje, tak jakby na jedną stronę, ale leje na dwie. Jeszcze co? No, bo niedługo siewy, ja już planuję jakoś tak teraz na weekend siać. No, jak jeszcze zaora na nimusz, ale ci. Ale tak, ale będę siał w sobotę. Najprawdopodobniej, może w piątek się zobaczę jeszcze. Dobra, koguta zgasimy. Ja w piątek pewnie będę uprawiał, a w sobotę pewnie zasieję. A, jakoś tak. Powinno być trochę dawniej zaorane, no ale co zrobisz? Dawniej, Boże. Ciapkiem ja bym tam nie uorał po kukurydzy, bo bym nawet pewno nie przykrył tego. No po pierwsze, a po drugie ty. Przykryłbyś? Jak dobrze stależowany, to byś przykrył. Hu, bym przykrył. Delikatnie mówiąc. Musiał te. Dziadek mówi, że ten. Odkładnie by było trzeba zaokrąglić bardziej. O matko, ażury by trzeba było zamontować. On mówi, że on tak robił. Tak? Może odkładnie zakrzywiał i wtedy lepiej przykrywali. Ale to nie u siebie, Ciekawy tylko u kogoś. jestem. Jakoś tak. No mniejsza. Jakoś tak mi to pieprzy. Znaczy się mówił. U ambona tu na pełnej. Nie wiem w ogóle, kiedy to ostatnio był film z tego pola. Ale no nie wiem, czemu to się tak zbugowało z tej beczce, a nie chcę kombinować i. A podczep i odczep? Ło, Gienek! Ty tu masz łeb, faktycznie na pewno to zadziała. O, czasem, Już zrobiłem to kurde, już 5 razy ryż, jak nie odczepiałem. ryż? 5 razy odczepiałem, wiesz. Ale nie odczepiałem tak, że odczepiłem to i beczkę. Tylko czekaj, no, jeszcze aby. Zrobimy, podniesiemy beczkę. Jak to się podnosiło? O tak, dobra. W tą podniesiemy.
Dobra, i tu hydraulicznie się to wyłącza. Dobra, wałek włączymy. No i hydraulicznie nam się tak jakby otwiera zawór i jest git i się opuszcza te trochę. No i tak to jest. A wałek cały czas może być włączony jakoś tak. Powiecie, beczka może trochę za duża niby do tej walterki, ale 240 konia, zapotrzebowanie ma chyba 200, więc jest akurat. No ale taka wielka się wydaje, nie? Tak, że wiesz, no. A poza tym ta u mnie gnojowica nie jest taka gęsta jak na przykład ze sit by była, więc nie jest aż tak ciężko. A no. Same siki. Nie mam. Tak. No. Krowy no. Idą do kibla i sikają tylko. Z takim wulgarnym, znaczy wulgarnym. No YouTube to uważa na pewno za jakieś takie, tak powiem, niecenzuralne słowa, no ale Mikołaj, no bo przesady. Wiadomo. No co, no. Taka prawda. Każdy wie o co chodzi, a ty i tak musisz wcisnąć swoje 3 grosze. Tak. No. A no, może ktoś nie wie. No wątpię. Znaczy no jak to jest... to może być gówno. A masz rozwolnienie. Wątpię, a nie rzadkie, powiedziałem. Cepie. A. No. Tylko jednym. Och. No i tutaj pójdzie soja, tam pójdzie soja i koło domu, tam gdzie była kukurydza. Ostatnio na filmie cięta też pójdzie soja. Będzie soja. Znaczy się tam gdzie w przyszłym roku będzie kukurydza, no to teraz będzie soja bądź rzepak. Jeszcze zobaczymy. Ty, w sumie ja tam mam rzepak jeszcze na jednym polu, to nie to. To w sumie to ja tutaj może zasieję jęczmień. Jednak. No musisz sobie pomyśleć, bo wiesz. Matko Boże. Zasiać można raz, nie? Nie, można dwa. Zaś tych nasionek nie pozbierasz. Dobra. Czekaj, no. O Jezu, rozszczepiłem cały zestaw. Włączymy to i to, kurdi. No i ogólnie teraz jak tak duża beczka jest, no to można się porywać, że tak powiem, na dalsze kawałki, bo to pole jest jedno z dalszych. Nie no, dalej tam jest chyba tamto 59. A no w sumie też dosyć daleko jest to pole, no co prawda trzy najdalsze kawałki są te pola. Co właśnie wymieniłem przed chwilą, no i można się trochę porwać dalej, nawet mimo tego, że Waltra jest wolnym ciągnikiem. No. Tak to jest. Miki, o której my zaczęliśmy nagrywać ogólnie? Poczekaj, na chwileczkę ze dwóch. Ale wrócisz się albo kurde, nie wiem. Dobra, tu skręcimy. Ostatnio tu jechałem w żniwa i zapomniałem skręcić, ale już trochę ciemno było. 8 minuta. 8, no tak do 15 po można śmiało lecieć. No. Robota trochę żmudna, bo a w sumie nie wiem czy żmudna, bo wiadomo, trochę inna trasa i w ogóle, znaczy trasa ta sama, ale trochę inaczej jechane i w ogóle może być. Tworzymy sedach, trochę świeżego powietrza wpuścimy. Klima jest, ale świeżego powietrza można wpuścić, póki, ale tak powiem, nie ma smrodu. No, Waltra godzinek trochę nakręciła. Dobra, jestem. Jesteś to git. No tu ogólnie słaba ziemia jest, gdzie ten owies i dlatego owies, żeby trochę to pH wyregulować. No i najpierw... Ja pierdziele, no nie. Co? A co on na większości pulie na tej mapie? No było to i fajnie. No fajnie, kurde, jakbyś miał jeszcze kogoś, co cię wyciągnie, to fajnie. Ja tam lubię błoto. To uwalone takie zaś. Ogólnie Miki nie? Jak ja się chcę utopić, to się nigdy nie topię, nie? Więc nie wiem. A ja się za każdym razem topię. No nie wiem jak ty jeździsz. Bo ja się chcę utopić. Ja się chcę utopić i się nie topię, a ty się nie chcesz utopić i się topisz. To powiedz, że chcesz się utopić, to może ci to wyjdzie. Na pewno. Że wyjdzie ci to. No nie, bo po prostu wiesz, jestem teraz na cienkich kołach, jeszcze z ten rozsiewaczem. A obciążnik w przodu ma? Nie. No chyba. Abytura ma. Ale na turze prawie nic nie było. A łyżka? Nie, yeah, tam na łyżce trochę tam na wozie jest. Dobra. Ej, ale lipa. Ej, się nie kapłem, nie? Że w szambu mam już prawie puste. Nie. Dobra, to tą beczkę się wywiezie na ten, na łąkę. Na łąkę się wywiezie tą beczkę i będziemy jechać Aciu. Siać, no.
Ty, ale ja lipę teraz odwalił. No ale ciul, no całe szambo przynajmniej wywodzę, chociaż raz kiedyś. Dobra, teraz mnie trzeba cofnąć. No widzicie, no trochę manewrów trzeba robić tą beczką, ale to są właśnie minusy małego podwórka. Małe podwórko, wiadomo, ma swoje plusy i minusy. Jak na przykład sąsiad mówi, czy mogę coś u ciebie zaparkować, to nie, bo mam za małe O matko. podwórko. O, a minus taki, że po prostu sam masz ciasno, jak masz duże sprzęty, albo dużo sprzętów ogólnie. Jak widzieliście, tam forsitka nadal stoi, ale nie wiem, co będę z nią robił, szczerze mówiąc. Dobra, pompę włączamy i lecimy. Nie wiem, co z nią będę robił, możecie w komentarzu napisać, co z nią To zrobić, czy... pole już jest żółte. No tak. Czy ją pociąć na żyletki, czy ten... Czy zostawić ją, aby do trawy, czy kombinować, żeby ją też szło kukurydzę kosić. No może się da znać w komentarzu, A co będzie oczywiście. serwer robił i gdzie? Teraz włożę gnojowicę na łąkę, a potem zobaczę jeszcze. Aha, słoko. Bo na pewno mi zostanie w beczce, a tamtą łąkę już wywiozłem prędzej. Ale w sumie mogłem tamtą łąkę później, no ciul. Tam na, po prostu na tamto drugie pole się obornie. Powinno mi tego żyta trochę nasypać tutaj. Co? Powinno mi tego żyta tutaj trochę nasypać. Jak na chybie, to dobrze. No, bardzo A dobrze. co tam jest za klasa, że ty żyto tam masz posiane, że oni posiali żyto? A nie wiem, to jest no, chyba nawet ten, trzecia. Boże. Nie wiem, ale no chyba trzecie. Ja tam mam Nie szóstą. ma tam. Ja tam szóstą Z. O Boże. Że tam na ten, tam ciężko będzie na ten nowy zrobić. Ja o kukurydzy już nie wspomnę. Kukurydzę tam będzie można ciąć headerem od zboża. Ostatnio widziałem na YouTube, że lekcjonem cięli headerem od zboża kukurydzy normalnie. No to jest aż do mnie niepojęte. Ludzie Jak na pewno mamy kombajnę bogaci. ciąć helerem od Boża, kukurydzę. Ludzie na pewno bogaci, no bo Lexion nie jest tanim kombajnem, znaczy klas ogólnie nie są tanie. A już tym Nie, bardziej. ale Lexion tylko ponad milion, nie? A tym bardziej nowy Lexion, bo to nówka był. No i był header od jakiegoś mniejszego klasa. I też na pewno to był Lexion jakiś mniejszy, no i po prostu, no dziwna sytuacja, ale jak tam czytałem opis, no to że nie doszła przystawka. Najwyżej Fendem ja tak będę ciął za rok. O Jezus. Nie no, za rok to już sąsiad pewno będzie miał do No tak. Newfoundlanda przystawkę, to nie świruj No, tam. tylko że ja za rok będę miał tu koło domu na ziarno albo na kiszonkę po rzepaku. No i jeszcze w tym roku będę miał na ziarno. No ale ja nie wiem, czy więcej bardziej słonecznie nie pójdę, wiesz? I chyba sobie przystawkę tylko do słonecznika kupię i... A może też słonecznika coś zasieje, zobaczę, bo to obojętne mi jest, czy kukurydza, czy słonecznik. Słonecznik też za dobrej ziemi nie potrzebuje, a ja sobie jadę podpiąć sieję talerzówkę. Ja tam na tym 26 to jest to duże, tam chcę ten słonecznik i na tym polu to teraz to jest to żyto. Tutaj chyba słonecznik dam, bo... No po prostu tą ziemię trochę, wiesz, No, odadmiot jakiś zrobić, nie? czaję. Albo w sumie pod oknem sesiewnik, uszykuję sobie zestaw do siewu i będziemy kończyć odcinek, bo sianie już było niedawno, a talerzowanie mi się tam na razie nie śpieszy. I poza tym już jest 13 parę minut. Jak widzicie, ta waltra, no coś jest niewyważona, nie? I to był zawsze jej minus, odkąd ją miałem. No ale nic nie poradzimy na to, bo nie jestem jakimś modmakerem, że umiem, że tak powiem, naprawić to. No i co, i przód jej podnosi? Nie, tył. Tak, jej tył może podnosić. Normalnie, od obciążnika. Dobra. Dach sobie otworzymy, bo żeby był jakiś przewiew. Drzwi zamkniemy, żeby kot nie wszedł. New Hollanda odpalimy i tura odepniemy jeszcze. Bo New Hollanda niedługo będzie trzeba te koła wąskie zamontować. Ja nawet do John Deere'a zamontowałem wąskie, bo mówię 900 trochę oszczędzę, bo w tym roku dużo nawozów jest takich do siania, to... No boż. A ten New Hollanda, aha, podrożutnik rzuskę, muszę go podpiąć. No dobra, no to ja sobie już poza odcinkiem podepnę, a wy możecie łapeczkę w górę zostawić, subika, komentarz. Udostępnić też możecie i wbić na fanpage'a w opisie i trzymajcie się do kolejnych odcineczków. Na razie, cześć! Cześć!